Maciej Wolny, witam państwa serdecznie w gorących pytaniach, oczywiście na antenie telewizji w Polsce.pl. Witam również moich i państwa gości, którymi są pan poseł Tomasz Latos, Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się również i pozdrawiam serdecznie z Bydgoszczy. Pozdrowienia z Warszawy, panie pośle. Witamy również w naszym programie pana posła Zdzisława Wolskiego, Nowa Lewica. Panie pośle, dzień dobry, pozdrowienia z Warszawy. A ja witam z Częstochowy, ze swojego gabinetu lekarskiego. Witam pana redaktora. Pozdrawiamy. Skoro z lekarskiego, to dobrze się składa, bo i temat naszej rozmowy będzie dotyczył kwestii medycznych, tego co wczoraj minister Adam Niedzielski zapowiedział na konferencji prasowej, zresztą wspólnej konferencji z ministrem Przemysławem Czarnkiem. I tutaj zostały ogłoszone decyzje, między innymi w sprawie końca nauki zdalnej, ale nie tylko, bo pojawiają się zmiany w obostrzeniach, obejmą one między innymi izolację i kwarantannę. I o te wszystkie zmiany, ten kierunek zmian chcę panów zapytać, pana posła Tomasza Latosa. Na początek, czy ten kierunek zmian właśnie przedstawiony przez ministra Niedzielskiego jest według pana słuszny, bo słyszymy o tym, że zdecydowaliśmy się, aby czym prędzej przywrócić około 5000 łóżek do innych oddziałów, powiedział minister zdrowia. Ma to wpłynąć na większą dostępność opieki zdrowotnej. Od 15 lutego 7-dniowa izolacja, również od 15 lutego naliczana kwarantanna współdomowników będzie tylko w czasie izolacji osoby zakażonej, likwidacja tak zwanej kwarantanny z kontaktu. Jak pan ocenia ten kierunek, panie pośle? Czy generalnie kierunek jest dobry? Oczywiście tutaj można mówić i należy mówić o pewnych też szczegółach tej sprawy. Otóż po pierwsze, no jednak pamiętajmy, że w dalszym ciągu mamy bardzo wiele zachorowań. Musimy o tym pamiętać. W związku z tym to już zostawiam ocenie ministra i przede wszystkim jego doradców, konsultantów krajowych, czy wystarczy łóżek covidowych, bo jednak należy przewidywać jeszcze przez jakiś czas kilkudziesięciotysięczny poziom zachorowań. Natomiast co do samego skrócenia kwarantanny, co do korekty w tym zakresie, to wydaje mi się, że tutaj no jest zgoda co do tego, bo taka jest tendencja też na świecie. Wydaje się, że ten okres kwarantanny można spokojnie skracać. Ja bym dopowiedział, to jest przynajmniej tak ja to oceniam, że dobrze byłoby, aby koniec kwarantanny kończył test. Tak, żebyśmy mieli pełną jasność, czy ta osoba w danym momencie rzeczywiście już przestaje być nosicielem wirusa, przestaje być osobą, która może zarażać innych. To byłoby optymalnie. Co do szkół, ja uważam, że jak najbardziej można wracać do szkół. Pamiętajmy, oczywiście chciałbym i pewnie pan doktor Wolski tutaj się też ze mną zgodzi, żeby jak najwięcej osób było zaszczepionych. Natomiast generalnie no jednak jest grupa całkiem spora nauczycieli zaszczepionych plus ozdrowieńcy. I z tych względów no rzeczywiście, jeżeli można prowadzić naukę nie zdalnie, tylko bezpośrednio, ona niewątpliwie jest dużo lepsza, dużo bardziej efektywna niż ta nauka zdalna. Więc co do kierunku zgoda, dopowiem jeszcze, że wszyscy marzymy o tym, aby pandemia się kończyła, ale ja należę do tych grupy osób, które powie, że jest koniec pandemii, jak ona się skończy. Bo już mieliśmy niestety przez te 2 lata wiele zakrętów, wydawało nam się, że już jest wspaniale, a później niestety trzeba było się mierzyć z kolejną i z kolejną falą. Panie pośle, tu do posła Zdzisława Wolskiego się zwracam. Cóż to za niepokojący kaszel? Mam nadzieję, że wszystko w porządku i też... Ach, to akurat kawą się leciutko zakrztusiłem, a poza tym siedzę w większości przy otwartym oknie. A to trzeba ostrożnie z tym otwartym oknie i z kawą. Czasami dobrze się przewietrzyć, ale też różnie może z tym być. Panie pośle, ja zapytam pana o ten kierunek, który przedstawiło Ministerstwo Zdrowia, również Ministerstwo Edukacji. Czy pan z tym kierunkiem się zgadza? Znaczy, tak jak i kolega Latos, ze znaczną częścią tak. Natomiast mimo wszystko ta zaskakująca konferencja, jakże optymistyczna, a zawsze minister Niedzielski był pesymistą, no, przecież sam to nawet wczoraj cudowna zmiana, ogłoszenie oczywiście bardzo na wyrost końca, no
początku końca nawet pandemii. I to jest również na wyrost, bo co najwyżej możemy mówić, że być może będzie to początek końca piątej fali. A zupełnie nie wiemy, co będzie jesienią. I pan minister Niedzielski też nie wie, no ale tym niemniej z powodów politycznych no, musi dodać otuchy społeczeństwu. Raczej oczekiwania były, że mimo wszystko realnie jeszcze po blamażu na ostatniej sesji z tą ustawą Lex Confident czy Lex Kaczyński, przecież to był temat szeroko omawiany, właśnie było pewne oczekiwanie, czy rząd no, da do nas, do posłów, jakiś nowy akt prawny, który byłby jednak wymierzony w tę grupkę niezbyt liczną, ale bardzo agresywną i niestety z dużą popularnością wśród Polek i Polaków, antyszczepionkowców. Coś chociażby o właśnie paszportach covidowych, jednak jeszcze ostrzejsze rozwiązanie obowiązku szczepień, już jeżeli nie dla wszystkich, co proponuje Lewica, to chociaż dla grup nauczycieli mundurowych, a tu się nagle okazuje, że problem w zasadzie no tak jakby przestał istnieć, co jest oczywiście okłamywaniem społeczeństwa. Dzisiaj znowu zmarło 262 osoby, umierać będą dalej. Rząd liczy na to, że do tych setek zgonów, bardzo wielu dziesiątek tysięcy zgonów niepotrzebnych, bo część Polek Polaków, tak jak w innych krajach, umrzeć musiała i tego byśmy nie uniknęli. Ale przy naszych rekordach europejskich, nawet bardzo wysokich lokatach, jeżeli chodzi o umieralność w świecie, to u nas się to przekłada na ogromną ilość zgonów, których można było uniknąć. A żeby uniknąć, to rząd powinien być zdecydowany, zdeterminowany, podejmować trudne decyzje, nawet chociażby od obowiązku szczepień, gdzie to Lewica niejako rząd wyręczyła, bo to rząd mógł taką decyzję podjąć, ale ponieważ nie był w stanie, to my zaproponowaliśmy. Rząd tej decyzji nie podjął i zdaje się, że już nie podejmie. Z walką z epidemią nie robi, tylko w tej chwili no, próbuje udawać, że wielkiego problemu nie ma, tak w istocie. Kto ma umrzeć, w tym niepotrzebnie, niech z jednej strony umrze, tak, panie pośle, z drugiej strony rzeczywistość. Z drugiej strony jakoś rzeczywiście inne państwa też znoszą te obostrzenia. Dania, Czechy, taka jest tendencja, zdaje się, właśnie na świecie. Zgoda, więc dlatego w części się zgadzam z tymi decyzjami. Na przykład przy już bardzo krótko mówiąc, łagodniejszym, ale szybszym w sensie zainfekowania i szybciej przebiegającym skrócenie okresu izolacji jest prawidłowe. Skrócenie tej, ograniczenie kwarantanny do domowników jest też logiczne, tym bardziej, że ten sanepid był niewydolny i to stało się tak de facto fikcją kłopotliwą. Także te fikcje w części zlikwidowano, natomiast nie rozwiązano nic, żeby zahamować nadal trwającą wielką umieralność. No tutaj chcę też zapytać. W ciężkich przebiegów jeszcze nie znamy za miesiące, za lata. Niestety ja jestem bardzo rozczarowany tą konferencją prasową wczorajszą i zapowiedziami. A ja chcę zapytać jeszcze o pewne kontrowersyjne wypowiedzi, które padły przed kilkoma tygodniami, kilkoma dniami, a tym, co usłyszeliśmy teraz z ust Ministerstwa Zdrowia. Ale zanim o to zapytam pana posła Tomasza Latosa, to posłuchajmy wypowiedzi ministra zdrowia, który mówi właśnie o końcu pandemii w Polsce. Często byłem pesymistą, tak w tej sytuacji jestem optymistą. Mamy tak naprawdę do czynienia z początkiem końca pandemii. To jest oczywiście bardzo odważna deklaracja, ale patrząc na charakterystykę przebiegu tej pandemii również w innych krajach, widzimy, że inne kraje, które przed nami odczuwały apogeum tej piątej fali, znoszą już w tej chwili restrykcje i to jest po prostu ten scenariusz, który nas czeka.
I panie pośle, jak to się ma ta wypowiedź teraz pana ministra o tym początku końca pandemii do tych prac nad chociażby ustawą Hoca, czy tą ustawą o dobrowolnym testowaniu, później tych odszkodowaniach, to całe zamieszanie z tymi ustawami? Wtedy słyszeliśmy z ust pana ministra, że one są niezbędne wręcz do tego, żeby walczyć z piątą falą pandemii. Teraz okazuje się, że jednak nie. No, można tutaj być trochę zakłopotanym tym wszystkim. No, powiem tak, ja wychodzę z założenia, że w ogóle, a być może politycy w szczególności, powinni unikać stwierdzeń, do których można wrócić po paru miesiącach czy po roku i je weryfikować. Tutaj właśnie mamy do czynienia z taką wypowiedzią. Ja rozumiem, że my wszyscy oczekujemy, marzymy wręcz o tym, aby już rzeczywiście uporać się z pandemią. Cały świat o tym marzy, więc rozumiem, że i tym bardziej pan minister, który jest na pierwszej linii walki z pandemią, też w ten sposób do sprawy podchodzi. I bardzo możliwe, że ma rację. Natomiast pewność to my będziemy mieli pierwszą, jak uporamy się z piątą falą, to taką wstępną, a później, jeżeli się okaże, że rzeczywiście nie będzie kolejnych zachorowań. To jest uwarunkowane oczywiście odpornością i kierunkiem mutowania wirusa. Jeżeli ten wirus będzie mutował w kierunku bardziej łagodnego przebiegu, to być może, podkreślam, być może będziemy w przyszłości mieli z nim problem trochę podobny do tego, co mamy z grypą sezonową, ale to jest na razie być może. I oczywiście drugim elementem jest kwestia naszej wspólnej odporności. Ją się buduje poprzez szczepienia i raz jeszcze gorąco do tych szczepień namawiam, zachęcam i wręcz o to proszę, a z drugiej strony oczywiście przez nabycie odporności po przechorowaniu. I być może rzeczywiście już w niedługim czasie jedno z drugim spowoduje no rzeczywiście tą odporność populacyjną, która zabezpieczy nas przed wybuchem no jakiejś dużej kolejnej fali pandemii. Zobaczymy. Co do tych ustaw, ja myślę, że po pierwsze, jeżeli mówimy o oczekiwaniach w stosunku do rządu, no były oczekiwania oczywiście dość powszechne znacznej części społeczeństwa, aby podejmować określone działania ustawodawcze, aby przyjmować określone również restrykcje, czy związane z szczepieniami, czy z testowaniem, czy z dostępnością do lokali na podstawie paszportu covidowego. Takie były oczekiwania wielu środowisk. Jeżeli chodzi, stąd też szukanie pewnych rozwiązań, które wydawały się najbardziej racjonalne po stronie rządzącej. Jeżeli chodzi o opozycję, to muszę tu oddać no, panu posłowi Wolskiemu. Lewica była jedynym ugrupowaniem opozycyjnym, które owszem, zaproponowało bardzo kontrowersyjny projekt, myślę o obowiązku szczepienia, ale coś zaproponowało. Pozostałe kluby jakoś, panie, jak przychodzi co do czego, to niczego nie proponuje. Wspomnianą ustawę Hoca, no Koalicja Obywatelska głosowała w komisji przeciw ustawie Hoca. No takie mamy realia. Ja chcę jeszcze na koniec zapytać pana posła Zdzisława Wolskiego, bo Konfederacja też proponowała, żeby wrócić po prostu do normalności, jeżeli chodzi o te propozycje poszczególnych ugrupowań opozycyjnych. Ale chcę pana posła Wolskiego dopytać o słowa ministra Niedzielskiego. On zapowiedział, że w marcu rząd będzie zmierzał do zniesienia obowiązujących restrykcji, tak aby na wiosnę, wiosnę wejść już bez obostrzeń. To według pana posła, jakie obostrzenia mogłyby zostać zniesione w pierwszej kolejności? Sprawa jest bardzo trudna, panie redaktorze. Najpierw po raz kolejny się odniosę do programu śmiałego, odważnego, jedynie słusznego Konfederacji. Tak, to jest mądry program, tylko że w takim razie nazwijmy rzecz po imieniu. Zgadzamy się z Konfederacją. Niech jeszcze kilkaset tysięcy osób przy ich programie umrze, Polek i Polaków, w różnym wieku. Może zgodnie z programem Konfederacji nie przyjmujmy tych z ciężkimi przebiegami COVID-u, niech umierają na chodnikach czy w domach, żeby ich nigdzie nie przyjmować. To jest istota programu Konfederacji.
Jest to skandaliczne, jest to nieludzkie, co proponuje Konfederacja, ale niestety ma silne przełożenie. Musimy na tutaj, panowie. Ja tylko do tych restrykcji na zachodzie, które są znoszone, różnimy się dwojako od zachodnich krajów. Po pierwsze, u nas jest 50-kilka% zaszczepionych, tam jest 80, ponad 90%. No, w Stanach nie, to, w Stanach nie. Tak, ale mogą sobie o wiele śmielej. Panowie, musimy niestety postawić kropkę. Na wyższym poziomie niż u nas. Więc panowie, dziękuję pięknie za rozmowę. Pan poseł Zdzisław Wolski, Nowa Lewica, pan poseł Tomasz Latos, Prawo i Sprawiedliwość byli moimi i państwa gośćmi. Dobrego dnia i zdrowia panowie życzę, a państwa zachęcam do pozostania z nami.